Policyjni siłacze z całej Polski już po raz piąty spotkali się w Kłobucku. W gronie policyjnych zawodników znalazł się również przedstawiciel Straży Granicznej. Podstawowym celem organizowanych zawodów jest popularyzacja dyscyplin siłowych oraz aktywności ruchowej wśród mundurowych. Miło nam poinformować, że po raz drugi najsilniejszym policjantem został funkcjonariusz z Wejherowa, Mateusz Ostaszewski. Poziom był wyższy niż rok temu. Ale powiem szczerze, widać, że moi koledzy właśnie z branży nie obijali się, trenowali ciężko, no ale ja też trenowałem i wiedziałem na co mnie stać i pojechałem na pewniaka. Mateusz Ostaszewski od 2 lat pracuje w komisariacie policji w Szemudzie w sekcji patrolowo-interwencyjnej. Siłacze konkurowali w 5 dyscyplinach: spacer farmera z walizkami o wadze 100 kg i spacer bushmana z ramą o wadze 240 kg. Następnie zegar z 4 hostesami, uchwyt Herkulesa, utrzymanie w górze umieszczonego na platformie samochodu Kia Ceed, wyciskanie platformy składem o wadze 300 kg i przeciąganie tira o wadze 8 ton. Początek maja obfitował w liczne sukcesy wejherowskiego strongmana, bowiem zakwalifikował się również do Arnold Classic Amator w kategorii Open. Kolejne zmagania odbędą się w Międzyzdrojach. Tam okaże się, czy Mateusz będzie reprezentował Polskę w Stanach Zjednoczonych.